Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję szczególnie za tą modlitwę, bo wierzę, że każda osoba, która staje na tym miejscu, bez modlitwy nic by nie mogła. Nie byłaby tym narzędziem w rękach naszego Pana, a dzięki tej modlitwie, dzięki prośbie o Ducha Świętego, o namaszczenie, to jest bardzo ważne dla osoby, która tutaj jest i jest to ważne dla mnie. Dziękuję za nią. Kochani, z czasem słabo, ale to nie jest chyba problem. Chciałbym przeczytać pewien fragment zapisany w Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, wersety 9-17. I odchodząc stamtąd ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu, za stołem wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów Jego: dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy: miłosierdzia chce, a nie ofiary. Kochani, tak, taki najpierw szybki rachunek sumienia. Czytaliśmy te słowa nie raz, nie dwa. Myślę, że to są znane teksty. Ale takie moje pytanie. Jak często, czy zdarzyło wam się pójść i dowiedzieć, co to znaczy? Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Bo to też była właśnie taka moja inspiracja do tego kazania. Bo stwierdziłem, że ja nigdy nie poszedłem, żeby się dowiedzieć, co to znaczy chcę miłosierdzia, a nie ofiary. Więc odpowiedzmy sobie, ale to sami dla siebie. To jest piękny obraz tam opisany. Mamy powołanie Mateusza, który w cudowny sposób porzuca nagle wszystko i idzie za Jezusem. I to też jest piękne w tym ujęciu, bo porzucić wszystko i iść za Jezusem, porzucić wszystko, gdy się jest takim urzędnikiem, który pracuje przy cle, no to nie jest łatwa decyzja. To są duże konsekwencje, to jest, nawet nie wiem, jaka taka dyscyplina potem czeka taką osobę, ale on to zrobił. Ale nie właśnie o tym jest te rozważanie, lecz o tej drodze, do której zachęca nas Jezus. Żeby iść i dowiedzieć się, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. Tak przeanalizujmy szybko tą sytuację, która tam ma miejsce. Jesteśmy w domu Mateusza, jest uczta, są jego przyjaciele, tak? Opisani tutaj jako grzesznicy i celnicy. Jest sam Jezus, są jego uczniowie, którzy tak naprawdę dopiero się tak organizują, którzy dopiero są gdzieś tam powoli powoływani. Mateusz, tak sobie próbowałem policzyć, to był chyba 8 uczeń Jezusa. Jeszcze byli później kolejni powołani, więc to jest dopiero początek. Co tam się jeszcze dzieje? Są uczniowie, są faryzeusze. Są faryzeusze, którzy obserwują Jezusa. I też wiemy, że tam, czytając dalej, zauważamy, że też są uczniowie Jana Chrzciciela, którzy idą za Jezusem, bo szukają jakiejś odpowiedzi. Mają jakieś pytania. I teraz tak. Odpowiadając sobie na pytanie, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary, no to moglibyśmy to bardzo szybko sobie na to pytanie chyba odpowiedzieć. No bo mamy odpowiedź między innymi w Ewangelii Jana 13:34. Jezus mówi: nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Przykazanie miłości. Czy to byłaby taka dobra odpowiedź na to pytanie Jezusa? Dowiedzcie się, co to jest miłosierdzia chce, a nie ofiary. No tak, Panie Jezu, ty chcesz, żebyśmy się po prostu kochali. To jest tak, możemy dodać do tego. To jest, Panie Jezu, że chcemy, żeby ty chcesz, żebyśmy się wzajemnie kochali. Żeby to wszystko było naprawdę piękną miłością. Żebyśmy się nie było w nas nienawiści, ale byśmy się kochali. I koniec. Odpowiedzieliśmy na pytanie. Ale to Jezus jest tutaj nauczycielem. Jezus zadaje proste pytanie, ale nie spodziewa się. On nie chce od nas też prostej i banalnej odpowiedzi. Dlatego daje nam czas. Idźcie i dowiedzcie się.
Ale też nam w tym trochę podpowiada. Bo musimy obrać też dobry kierunek. Jesteśmy uczniami. My potrzebujemy tej pomocy naszego nauczyciela, żeby obrać dobry kierunek. I Jezus mówi dalej pewne rzeczy. Przeczytam pewien tekst. To jest też dalej Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, wersety 16-17. A nikt nie wstawia w starą szatę łaty ze sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie się, staje się coraz gorsze. I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają. Wino wycieka, a bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie. Czy to jest jakaś podpowiedź, w którym kierunku mamy iść? Nigdy w ten sposób nie myślałem, ale jak zacząłem się zastanawiać, gdzie mam iść, mówię, no potrzebuję jakiejś podpowiedzi. Potrzebuję, żeby ktoś mi wskazał kierunek. Jezus zna tą moją potrzebę i wskazuje mi właśnie w tych słowach, wskazuje mi kierunek, jakim powinienem podążyć. Więc może teraz tak szybciutko przeanalizujmy sobie, co zawierają podpowiedzi Jezusa. Mamy starą szatę. Mamy starą szatę, która jest zniszczona, która jest taka schodzona, podarta. Ale do tej starej szaty jest jedna moja uwaga. Każda stara szata była kiedyś nowa. Pamiętajmy o tym. Mamy nową szatę. Gdzieś ona jest, niby jest nasza, niby ją mamy, ale jednak siedzimy w starej szacie. Wolimy tą starą. Więc mamy motyw tej nowej szaty. Pojawia się łata, ale ta łata jest taka szczególna, żeby ją załatać tą łatą, starą szatę, potrzebujemy zniszczyć nową. Musimy wyciąć z tej szaty łatę, jakiś fragment materiału i przyszyć. No niszczymy jedno i drugie. Jedno niszczymy, a drugie jakoś próbujemy pocerować. Więc mamy łatę. Mamy młode wino i to wino nie ma swojego miejsca. Ono potrzebuje jakiegoś naczynia. Trzeba je gdzieś wlać. Mamy stare bukłaki. I te bukłaki z tej podpowiedzi wynika, że są puste. Do nich można coś wlać. Tylko czy warto? Więc mamy bukłaki, które są puste, ale w nich też kiedyś było wino. I mamy nowe bukłaki. Nowe bukłaki, one jeszcze wina w sobie nie miały. One są świeże. Tam trzeba coś wlać. To jest świeże wino, możliwe, że wlejemy do nowych bukłaków. W tym całym opisie widzimy takie przeciwieństwa. Jest coś nowego, jest coś starego i brakuje nam jeszcze takiego starego wina. Bo mamy młode wino, więc przeciwieństwem załóżmy, że to jest to stare wino. Ale tak samo jak z szatą, stare wino też kiedyś było młode i świeże. Więc otrzymujemy takie podpowiedzi od Jezusa, żeby móc obrać dobry kierunek, żeby pójść dobrą drogą w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, które było wcześniej zadane, co to jest miłosierdzia chce, a nie ofiary. I takie pytanie. Kiedy potrzebujemy łaty z nowego sukna? Wtedy, kiedy chcemy porzucić starą szatę, czy wtedy, kiedy chcemy ją jeszcze trochę ponosić, bo się do niej przyzwyczailiśmy? Mam taki mały przykład z życia wzięty. Dotyczy mojej pracy. Dostałem kiedyś mundur. On był nowy. On był zszyty na mnie. Krawiec wziął, zobaczył moje wymiary, wziął, spisał sobie, wyciął wszystko z materiału, poszywał. Dostałem nowy mundur. Lecz ten mundur nosiłem już jakiś czas. No i szef mi mówi, trzeba ci nowego munduru. Bo masz jeden, a no to warto mieć dwa. Okej. Okay. Zamawiam dokładnie taki sam mundur, jak zamówiłem za pierwszym razem.
On do mnie przychodzi, ten sam krawiec go szyje, z tego samego materiału. Na pierwszy rzut oka wygląda tak samo, ale jest problem. Ale jest problem, bo ja się w nim źle czuję. Ja się po prostu w to nie mieszczę. I co tu się stało ze mną? Co się stało, że przecież ten stary mundur jest tego samego rozmiaru. No, na metce jest wszystko to samo. A on nie pasuje. I ja tak sobie potem przypominam, co się stało z tym mundurem, tak? Ja pamiętam, jak odpadł guzik, no to trzeba było go przeszyć już trochę w innym miejscu. Podejrzewam, że chyba dwa razy zmieniałem miejsce tego guzika. Aż trafił na krawędź, wiecie. Pamiętam, że pewnego razu, jak coś tam pracowałem, coś musiałem zrobić, potargał mi się mundur tam, gdzie się spotykają dwie nogawki. On się potargał. Ale na tyle, że zluzował się trochę. Może nie było to jakieś tam widoczne rozdarcie wielkie, ale nagle nabrałem trochę takiego luzu w tym ubraniu. I służy mi. Służy mi, powiem wam, że do dnia dzisiejszego. Ale nowy mundur czeka w szafie. Jak to jest z tą naszą nową szatą? Jak to jest z tą naszą starą szatą, którą nosimy? Mam pewną ciekawostkę. Znalazłem tą ciekawostkę na stronie internetowej. Ona się nazywała Profesor Winnicy, czy coś takiego. Zaraz, może będziecie wiedzieć, o co chodzi, ale już wam czytam. Po czym rozpoznać wino? Czy jest świeże, czy jest zepsute? I mówimy już o winie takim starym, tak? Które jest już w butelce zabutelkowane, które już ma swoje lata, ale ma szansę zachować w jakiś sposób świeżość. Zawsze po otwarciu butelki przyglądam się zamoczonemu w winie spodowi korka, wącham korek i otwartą butelkę. Jeżeli korek i wino czuć mocno kurzem, piwnicą lub wycieraczką, a nie świeżymi winogronami, z pewnością będzie niedobre. Stare wino, które przeleżało w butelce długi czas, może dalej pachnieć świeżymi winogronami. No, nawet o tym nie wiedziałem, ale tutaj się dowiedziałem od fachowca, że tak jest. Ale jeżeli pachnie tymi rzeczami, co żeśmy je wymienili, ono jest z pewnością zepsute. Tu jest cała historia, dlaczego ono jest zepsute, tak? Tu chodzi o to, że w nieodpowiedni sposób jest przechowywane, tak? Jest w nieodpowiedni sposób odizolowane od wpływów zewnętrznych, od środowiska, które je otacza. Co można zrobić z takim zepsutym winem? Nie nadaje się już do niczego, można je tylko wylać. W Ewangelii Łukasza czytamy pewne słowa. I nikt nie wlewa młodego wina. O, przepraszam, bo to nie to. To jeszcze za chwilę tylko wrócimy. Dlaczego? O, okej, mam. Dlaczego napiwszy się starego wina mówimy sobie, że stare jest lepsze? Jest taki tekst w Piśmie Świętym, że nikt nie pije młodego wina, bo stare jest lepsze. Stare jest jakie? Jak mój stary mundur. Ono pasuje do mnie. One mnie nie ogranicza. Ja w nim mam niezłą swobodę ruchu. I teraz chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tymi ograniczeniami. Co sprawia, że ja nie pasuję do swojego nowego munduru, który otrzymałem? Co sprawia, że my często nie pasujemy do szaty, którą Jezus nam przygotował? Którą już nam wręcz dał. Ale myśmy ją odłożyli, bo do niej nie pasujemy. Może to mój styl życia. To może być styl życia. Może lubimy dobrą zabawę, może lubimy jakieś swobodę ruchu, tak. Ale naszymi ograniczeniami może być
to, co może spożywamy, może lubimy coś nieźle sobie podjeść, tak? To był powód mój pewnie. Ale może też jestem leniwy, bo nie, może to nie jest źle sobie podjeść, ale jak się jest leniwym, no to już jest problem. Więc może to lenistwo sprawiło, że ja nie chcę założyć tego nowego munduru. Znaczy, może ja i chcę, ale ja się z nim źle czuję. Może to mój ulubiony napój, tak, który budzi mnie z rana. Coca-Cola. Na przykład. Mamy takie rzeczy w swoim życiu i każdy wie, co to jest. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli sobie o tym bukłaku i o winie. Jeżeli wlejemy wino, Chrystus pragnie, byśmy do nowego bukłaka wlali świeże wino. I ono takie zawsze było. Kiedyś było. Był nowy bukłak, było nowe wino. Coś się stało, że się zestarzało. Coś się stało, że wino się zepsuło. Co to mogło być? Być może odlewaliśmy te wino z bukłaka, z tego naczynia, żeby zmieścić coś innego. Bo nas ograniczało. Tam już nie było miejsca na nic innego, a ja chciałem coś od siebie. Chciałem coś, co bym chciał mieć. Tak, taka moja może zachcianka, jakaś może moja pokusa, której uległem, ale żeby znaleźć na nią miejsce w swoim życiu, musiałem odlać z tego wina. Przez to, że otworzyłem ten bukłak, przez to, że odlałem, wpuściłem powietrze, wpuściłem to, co się dzieje na zewnątrz, tą całą atmosferę skażoną grzechu, sprawiłem, że z tym winem zaczyna się coś dziać złego. Bo chciałem zrobić miejsce na coś innego, niż powinno tam być. To jest powód, dla którego faryzeusze chodzili za Jezusem. Im czegoś brakowało. Oni czuli, że coś zaczyna się psuć. Oni potrzebowali, żeby ktoś im dolał. To, co oni już ulali, to, co gdzieś zaczęło się, żeby tam dolać, uzupełnić, ale żeby nie zmieniać bukłaku, żeby nie zmieniać szaty, żeby wstawić w to rozdarcie łatę i żeby dalej nosić tą szatę, w której się dobrze czuję, która już dobrze wygląda, bo ma łatę, i żeby to była moja szata. Szata mojej sprawiedliwości. Jaki w tym czasie, gdy Jezus przychodzi na świat, pojawia, panuje, jaki jest problem wiary? Problem świątyni? Bo my wiemy, że krew symbolizuje krew baranka. Krew, przelaną krew Jezusa Chrystusa. I co się dzieje wtedy w świątyni? Za czasów Jezusa? Czy za czasów Jezusa w świątyni dalej jest przelewana krew baranka? Czy są tylko zabijane zwierzęta? Handel, przepraszam, handel świątynny zwierzętami. Jak Jezus powiedział, świątyni to później rozwala. Mamy tak naprawdę tylko zabijane zwierzęta. Gdzieś zgubiło się, zaginęła się krew baranka. Ten bukłak, który kiedyś był pełny w świątyni, on już jest pusty. Bo ci, którzy byli odpowiedzialni za to, by reprezentować Boże, by mówić o Bożych planach, by prowadzić naród, by pokazywać ludziom, jaki jest Bóg, te naczynie było puste. I w świątyni już nie ma zabijanych baranków, nie ma krwi baranka, ale jest tylko śmierć zwierząt. I pojawia się Jezus, który musiał się wtedy pojawić. Musiał się już wtedy pojawić, bo już było bardzo źle.
Jest pewna przypowieść. Jest pewna przypowieść, która mówi o pewnej uczcie weselnej. Jest król, który zaprasza ludzi na ucztę weselną, a oni mu odmawiają. Tych wybranych ludzi, tych, których on zaprasza, tak? Oni odmawiają, wymawiają się różnymi powodami, nie przychodzą. Na koniec jeszcze znieważają i zabijają jego posłańca. Więc co robi? Zaprasza, idzie, każe iść na rozstaje dróg, zaprasza tych, co napotka, zaprasza na ucztę weselną. I co się dzieje na tej uczcie weselnej? Przychodzi król i rozgląda się, patrzy, kto przyszedł. Po czym ocenia tych gości? Po ubiorze, po szacie. I ci wszyscy ludzie wiedzieli, gdzie idą. Oni idą na wesele. Więc ubrali się w szaty weselne. Lecz Chrystus, król w tej przypowieści, podchodzi i patrzy na jednego i mówi: zaraz, zaraz. Skąd ty masz tą szatę? Co to jest za szata? Czemu nie ubrałeś szaty weselnej? I pamiętacie, co jest napisane? Co się dzieje z tą osobą? Ona oniemiała. Ona nagle mówi: jak to? Tu nie jest napisane. Tak sobie teraz próbuję to wytłumaczyć, co tam się mogło zdarzyć. No, jak ja byłbym na tym miejscu, mówię: jak to? Przecież ja się ubrałem. Przecież ja mam szatę weselną. Ja, to jest moja szata, ja do niej pasuję. Ja naprawdę wyglądam w tym bardzo dobrze. Ale Jezus, król, który jest w tej przypowieści, on patrzy troszkę inaczej. On widzi trochę więcej. On też zagląda do tego, co mamy w środku. On patrzy i kosztuje wina, które w nas jest. I co poczuł, jak zaczął tak sprawdzać? Poczuł wino, smak wina, ale to był ten sam smak wina, który poczuł później na Golgocie, gdy żołnierze umoczyli tą gąbkę w tej winie z goryczą, z tą żółcią, dali mu do spróbowania, a on tego nie chciał. Nie chciał tego pić. Wypluł. Jezus, gdy powróci, rozpozna swój lud. Rozpozna swój lud po ubiorze, po szacie, jaką mamy. Czy to jest szata naszej sprawiedliwości? Czy jego sprawiedliwości? Czy w bukłakach jest to świeże wino? To dobre wino? Czy wino zmieszane z żółcią? Wino, które jest zepsute? Wino, które można co najwyżej wylać. Znacie te słowa. Mamy ten skarb w glinianych naczyniach. Bukłak z tej podpowiedzi, o której Chrystus powiedział, to jest tak gliniane naczynie. To niekoniecznie jest skórzane, jakieś tam skórzane naczynie do przechowywania wina, ale to też jest gliniane naczynie. I chcąc znaleźć odpowiedź na pytanie Jezusa, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary, gdzieś poszedłem tą drogą. Drogą wskazaną przez Chrystusa, drogą tych podpowiedzi dotyczących szaty, dotyczących wina, bukłaków. I tak się zastanawiam, czy ja teraz wiem, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. I nie wiem. Ale co wiem? Wiem, że przeszedłem pewną drogę z Chrystusem i dużo zrozumiałem. Dowiedziałem się czegoś o sobie. Wiemy, że faryzeusze tego nie zrobili. Czytając dalej Ewangelię Mateusza, widzimy, jak uczniowie idą z Jezusem idą drogą, zrywają kłosy, a jest to sabat. I pojawiają się znowu faryzeusze i znowu mówią: dlaczego twoi uczniowie robią to w sabat, czego robić się nie powinno? Co Jezus im odpowiada?
Podobnie. Teraz to muszę znaleźć. W 12 rozdział Mateusza już czytamy. W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść, a gdy ujrzeli faryzusze, rzekli do Niego: oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. I Jezus odpowiada im dalej. Że zarzuca uczniom, faryzeuszom, że mieliście pójść a nie dowiedzieć się, a nie poszliście. Wy się nie dowiedzieliście, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. Bo gdybyście wiedzieli, nie potępialibyście niewinnych. Wydawałoby się, że brakiem miłosierdzia jest potępianie niewinnych. Ale ja dalej nie wiem tak naprawdę, czym jest to miłosierdzie. Nie potrafię jeszcze odpowiedzieć na pytanie, które zadał Jezus na początku. Ale wiem, że droga, którą przeszedłem z Jezusem, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, była dobra dla mnie. Wiem, że mogłem iść na skróty. Mogłem sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, mogłem pójść drogą faryzeuszy, którzy w przeciwieństwie do uczniów nie idą z Jezusem, ale idą za Jezusem. Oni Go często tracą z oczu. Oni czasami muszą pójść na skróty, żeby Go dogonić, może czasami, żeby Go przegonić, ale nie idą z Jezusem. I myślę, że kiedyś się dowiem, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. To jeszcze nie był ten czas, ale widzę, co mam do zrobienia w swoim życiu. I chciałbym życzyć sobie, ale chciałbym życzyć nam wszystkim, żebyśmy poszli za Jezusem. Żebyśmy, jeżeli Jezus mówi idź i dowiedz się, żebyśmy poszli i szukali tej odpowiedzi. Żebyśmy nie próbowali odpowiedzieć szybko, byle jak, dlaczego się to dzieje, tylko żebyśmy szukali takiej pełnej odpowiedzi. Odpowiedzi, którą jak Jezus usłyszy, powie tak: sługo dobry. A potem powie co? Wejdź do radości Pana swego. Bóg zadaje nam proste często pytania, ale nie możemy mu na te proste pytania banalnie odpowiadać. Więc co mógłbym sobie życzyć i tak naprawdę nam wszystkim? Byśmy nie byli banalni w relacjach z Jezusem. Byśmy szukali, jak trzeba, byśmy gdzieś poszli, szukali odpowiedzi, ale zawsze, żebyśmy szli z Jezusem. Bo gdy się idzie z Jezusem, wiecie, Jezus jest pasterzem, nie maratończykiem. Nad Jezusem każdy nadąży. Czy kulawy, czy chory, z Jezusem można iść cały czas równo i Go nie zgubić. Bo to jest pasterz. Faryzeusze byli trochę maratończykami, za nimi nie szło nadążyć. Dlatego Jezus tak często ich ganił. Tak często im zwracał uwagę. I gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia chce, a nie ofiary. Gdybyście byli zrozumieli, mieliście czas, ale żeście nie zrozumieli. Nie wykorzystaliście go dobrze. Chciałbym, żebyśmy te myśli wzięli ze sobą do domu. Może byśmy obejrzeli sobie tą szatę, którą gdzieś mamy odłożoną. Byśmy pomyśleli, co możemy zrobić, żeby w nią wejść, bo ona jest szyta na miarę, tylko że my do niej nie pasujemy. Coś nam przeszkadza. Dla każdego z nas jest to coś innego. Dla mnie jest to coś innego. Wiem, że ten tydzień, kiedy szykowałem się do tego kazania, był dla mnie na tyle ważny, że znalazłem odpowiedzi na jakieś nurtujące mnie pytania, ale też kierunek, w którym powinienem iść. Na zakończenie chciałbym przeczytać pewien fragment z
z księgi Zachariasza. Jozue, to jest trzeci rozdział, trzeci werset. A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. Tacy przychodzimy, brudni przed Chrystusa. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przy nim: zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł: oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przeobleć w szaty odświętne. Jest to szata dla każdego z nas. Jest to szata na wesele baranka. Załóżmy ją na siebie i spotkajmy się z Chrystusem, bo ona nas czeka. Amen.